Zacznijmy od odcinka AB. Tutaj mamy punkt A, tutaj mamy punkt B, to jest odcinek AB. I narysujmy symetralną tego odcinka. Symetralna odcinka to taka prosta, która jest do niego prostopadła i przechodzi przez jego środek. Możemy powiedzieć, że dzieli go równo na pół, na równe dwie części. Nazwijmy tę prostą na przykład L. Jest prostopadła do odcinka, czyli tu jest kąt prosty. A ta część odcinka i ta mają taką samą długość. Nazwijmy jeszcze jakoś punkt przecięcia, na przykład M, jak matematyka. To, co najpierw chciałbym udowodnić w tym filmie, to to, że jeżeli wybierzemy sobie dowolny punkt na tej prostej, na symetralnej odcinka AB, to odległość od tego punktu do punktu A będzie taka sama, jak odległość od tego punktu do punktu B. No to wybierzmy sobie dowolny punkt na symetralnej odcinka, na przykład jakiś punkt tutaj. Nazwijmy go C, i żeby było lepiej widać o co chodzi, narysujmy sobie te odległości, o których mówimy: od tego punktu do punktu A i od tego punktu do punktu B. I chcemy udowodnić, że odcinki CA i CB mają taką samą długość. Jak się dobrze przyjrzymy, to powstały na tym rysunku dwa trójkąty: ACM i BCM. To się nam zaraz przyda, ale zacznijmy od tego, co już wiemy. Wiemy, że AM równa się MB, bo prosta L to symetralna odcinka AB. Poza tym, każdy odcinek jest równy samemu sobie, więc możemy powiedzieć, że CM równa się CM. Wiemy też, że symetralna odcinka przecina odcinek pod kątem prostym, że jest do niego prostopadła, więc to jest kąt prosty i to też jest kąt prosty. I w takim razie mamy na tym rysunku dwa trójkąty prostokątne. To, że są to trójkąty prostokątne, nie ma aż takiego znaczenia. Ważniejsze jest to, że te dwa kąty mają taką samą miarę, że są przystające. Jeżeli przyjrzymy się tym trójkątom, to bok AM w trójkącie AMC jest przystający do odpowiedniego boku w trójkącie BMC, do boku BM. Patrząc dalej, mamy w obydwu trójkątach kąty leżące przy tych bokach. Przy bokach AM i BM, i te kąty również są przystające. Obydwa mają miarę 90 stopni. Patrząc jeszcze dalej, bok trójkąta leżący na drugim ramieniu kąta prostego również ma taką samą długość w jednym i w drugim trójkącie. To bok MC. Należy on do obydwu trójkątów i możemy powiedzieć, że jest przystający do samego siebie. W takim razie możemy na podstawie cechy przystawania trójkątów, potocznie nazywanej BKB, bok, kąt, bok, Powiedzieć, że trójkąty AMC i BMC są przystające: bok, kąt, bok, bok, kąt, bok. Trójkąt AMC jest przystający do trójkąta BMC na podstawie cechy przystawania trójkątów BKB. Jeżeli trójkąty są przystające, to ich odpowiednie boki również są przystające: bok AC i jego odpowiednik w drugim trójkącie bok BC. Są przystające. Ich długości są równe. Ta długość jest równa tej długości. No i udowodniliśmy to, co chcieliśmy udowodnić. Dowolnie wybrany punkt C, który leży na symetralnej odcinka AB, leży w takiej samej odległości od punktu A i od punktu B. I nie ma znaczenia, czy narysujemy punkt C tutaj, czy tutaj. Zawsze możemy przeprowadzić taki sam dowód. Ważne jest tylko to, żeby punkt leżał na symetralnej. Zapiszmy jeszcze, że z tego przystawania wynika równość długości AC i BC. Ok, zróbmy teraz rzecz odwrotną. Powiedzmy, że znaleźliśmy jakiś punkt, który jest równo odległy od końców odcinka A i B i udowodnijmy, że musi on leżeć na symetralnej odcinka AB. Narysujmy jeszcze raz odcinek AB i jakiś punkt, niech znów nazywa się C. I zacznijmy od założenia, że C jest tak samo odległe od punktu A i od punktu B. Czyli odcinek AC ma taką samą długość jak odcinek BC. I chcemy udowodnić, że C leży na symetralnej odcinka AB. Mamy trójkąt ABC. Możemy w tym trójkącie narysować wysokość z wierzchołka C na podstawę AB. Wysokość czyli odcinek z wierzchołka do podstawy i prostopadły do podstawy. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego, że wysokość to pionowy odcinek albo pionowa prosta i że podstawa jest na dole trójkąta, to możemy ten trójkąt narysować w tradycyjnym układzie z podstawą na dole, chociaż czasem dobrze jest zmienić perspektywę i stanąć na głowie. Tak czy inaczej, wysokość tworzy z podstawą kąt prosty. Tutaj mamy punkt przecięcia podstawy z wysokością, nazwijmy go M, żeby udowodnić, że punkt C leży na symetralnej odcinka AB. Tak naprawdę musimy udowodnić, że odcinek CM leży na symetralnej odcinka AB. Ale ponieważ skonstruowaliśmy odcinek CM w ten sposób, że tutaj jest kąt prosty, to to nam załatwia połowę dowodu. Wystarczy teraz tylko, że udowodnimy, że punkt M dzieli odcinek AB na połowę. No to jedziemy dalej. Mamy tu dwa kąty proste, jeżeli tu jest kąt prosty, to tu też musi być kąt prosty. Wiemy też na pewno, że odcinek CM jest równy samemu sobie, jak każdy odcinek, albo w ogóle jak każda figura geometryczna czyli tu jest kąt prosty, tu mamy przyprostokątną, tu mamy przeciwprostokątną i te trzy elementy są przystające do takich samych elementów drugiego trójkąta trójkąta BCM. Na podstawie cech przystawania trójkątów prostokątnych, Wiemy, że jeżeli przeciwprostokątna i jedna z przyprostokątnych jednego trójkąta są odpowiednio równe przeciwprostokątnej i przyprostokątnej drugiego trójkąta, to takie dwa trójkąty są przystające. Czyli trójkąt prostokątny ACM jest przystający do trójkąta prostokątnego BCM. A jeżeli trójkąty są przystające, to ich odpowiednie boki również są przystające. To oznacza, że AM równa się BM. Czyli ten odcinek jest przystający do tego odcinka. Czyli mają one taką samą długość. I z tego wynika, że punkt M dzieli odcinek AB równo na pół. Czyli prosta CM jest symetralną odcinka AB. Powodem, dlaczego to wszystko robimy, jest to, że możemy teraz zrobić parę ciekawych rzeczy z symetralnymi boków trójkąta i z punktami równo odległymi od innych punktów. Przypomnijmy sobie krótko jeszcze raz. Tutaj mówiliśmy, że jeżeli jakikolwiek punkt leży na symetralnej odcinka, to jest on równo odległy od końców tego odcinka. Tutaj odwrotnie. Jeżeli jakiś punkt jest równo odległy od końców odcinka, to musi leżeć na symetralnej tego odcinka. Spróbujmy teraz zastosować te dwa pomysły do dowolnie wybranego trójkąta i jego boków. Narysujmy sobie trójkąt, taki trójkąt, który nie jest żadnym szczególnym przypadkiem. Nie jest ani prostokątny, ani równoramienny, w ogóle nie ma w nim żadnej szczególnej cechy. Nazwijmy jakoś jego wierzchołki, na przykład punkty A, B i C. Narysujmy teraz symetralną odcinka AB. Musi oczywiście przechodzić przez środek boku AB, czyli ta długość jest równa tej długości. Tu jest kąt prosty, tutaj też jest kąt prosty. Zróbmy to samo dla odcinka AC. Tu jest środek odcinka AC i prosta prostopadła do AC, czyli ta długość jest równa tej długości. I jak widać symetralne w pewnym punkcie przecięły się. Nazwijmy ten punkt przecięcia punktem O. Istnieją pewne ciekawe właściwości punktu O. Zaraz się o nich przekonamy, ponieważ O leży na symetralnej odcinka AB, to wiemy, że odległość od O do B jest taka sama jak odległość od O do A. Dokładnie to udowodniliśmy wcześniej w naszym pierwszym dowodzie. Czyli wiemy, że OA równa się OB. Super! Wiemy też, Ponieważ punkt O leży również na symetralnej odcinka AC, że jest tak samo odległy od wierzchołka A, jak od wierzchołka C. Czyli wiemy, że OA równa się OC. I uwaga, bo robi się coraz ciekawiej: OA równa się OB i OA równa się OC, czyli OB musi się równać OC. OC i OB również są równe. A jeżeli punkt jest równo odległy od końców odcinka, to musi leżeć na symetralnej tego odcinka. Drugi nasz dowód o tym mówił, czyli punkt O leży również na symetralnej odcinka BC. Symetralna odcinka BC przechodzi przez punkt O. To co jest fajne w tym prostym dowodzie, to to, że pokazaliśmy, że istnieje taki punkt dla każdego trójkąta, który jest równo odległy od wszystkich trzech wierzchołków tego trójkąta. I że leży on na przecięciu wszystkich trzech symetralnych boków trójkąta. Albo mówiąc inaczej, pokazaliśmy, że symetralne trzech boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie, który to punkt jest równo odległy od wszystkich wierzchołków. Ten punkt ma swoją specjalną nazwę, nazwa wynika z jego właściwości. Punkt O to środek okręgu opisanego na trójkącie. Ponieważ O jest równo odległy od wszystkich wierzchołków, Czyli ta odległość jest taka sama jak ta odległość i taka sama jak ta odległość, to jeżeli narysujemy okrąg, który ma środek w punkcie O i którego promień ma długość tę czerwoną długość, czyli ma długość dowolnego z tych trzech odcinków, to taki okrąg będzie przechodził przez wszystkie trzy wierzchołki trójkąta. Narysujmy sobie taki okrąg. Pokazaliśmy, że taki okrąg można dla każdego trójkąta skonstruować, że zawsze istnieje taki okrąg bez względu na to, jaki jest to trójkąt. Ponieważ taki okrąg, Przechodzi przez wszystkie wierzchołki trójkąta, czyli można powiedzieć przez jego najbardziej zewnętrzne punkty, to taki okrąg nazywa się okrąg opisany na trójkącie. A ta czerwona odległość to promień okręgu opisanego na trójkącie. Okrąg opisany na trójkącie to okrąg, na którym leżą wszystkie trzy wierzchołki trójkąta.